Siemanko, witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nie ma na polskim internecie, a dokładnie będziemy ciąć pizzę. I nie jedną, tylko sześć w stosie. I to wszystko będzie wydarzało się na maszynie Optimax. Tutaj mamy pizzę różnego rodzaju, tu jakaś jest z boczkiem, tutaj mamy margaritkę, kolejna to pepperoni, tutaj mamy jakąś wegetariańską. Będziemy ciąć oczywiście samą wodą. Tutaj Kamil stara się napisać program do tego, tak mniej więcej będzie wyglądał kształt naszego cięcia. Co się wydarzy, czy się zmoczy, czy się nie zmoczy, to wszystko wyjdzie w trakcie. Jedno co jest pewne, WaterJet, ta technologia jest wykorzystywana... Gdzie? Dokładnie. Chodziło mi o przemysł spożywczy. Na temat tej maszyny jeszcze jest mało informacji w internecie. Niedługo zaczniemy testy, zobaczymy jak się ma ta maszyna na tle na przykład tej maszyny Maxiem lub tutaj proszę bardzo Global Max. Nie zapominajmy, że również jest Proto Max. Tutaj mamy Omaxa starszej generacji. Pompa. I tutaj taki troszeczkę większy Omax. Kamil, zastanawiam się, czy zamiast wody możemy użyć sos? Ciąć sosem? Krystian, jak myślisz, potniemy? Uda się, nie uda się? Co się wydarzy? Ciężko powiedzieć. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Margaritkę weźmy na spół. Nie wiadomo co się... Generalnie do cięcia wodą jest specjalna głowica. Ale na tą chwilę nie mamy jej tutaj w magazynie. Zobaczmy, co się tu wydarzyło. Ostatnia. Nie no, źle to nie wygląda. No zobaczcie, no ocencie sami. Co, już można próbować? No, już można. Póki ciepła. Zobaczmy. Zobaczmy tą ostatnią. Moja jest taka mokrawa, wydaje mi się, że trochę odcięcia. Bo ty miałeś tą wegetariańską, nie? Ona jakby sama w sobie. Sprawdzę tą na górze. Chyba każda pizzeria powinna mieć takiego WaterJeta, co nie? Tak mi się wydaje. Trzeba nowe oferty robić. Bo tak to po prostu wychodziło z tego, wychodziło z naszego projektu, że te końcóweczki zostawały. To są dla ludzi, którzy lubią końcóweczki. Sobie bip, 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 bip w sosiku. A tam sosiki jeszcze są. Myślę, że to może być naprawdę dobre urządzenie dla wszystkich pizzerii. Ale pytanie jest takie, dlaczego taki kształt? A nie po prostu w... No, żeby to nie było takie oczywiste, wiesz. Bo te trójkąty są oczywiste. Chcieliśmy zrobić coś innego. Podsumowując ten odcinek, jeżeli prowadzisz pizzernię, zastanów się nad zakupem maszyny WaterJet. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!